Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jalopy. Jak pamiętacie, miałem ostrą przeprawę w poprzednim odcinku, bo mój samochód strasznie się psuł. Nie masz pieniędzy. Dobra, któryś mi tu oferował wcześniej, ale nie mogłem ich podnieść, chyba tu na dole. I teraz spróbuję jeszcze raz udać się na stację, bo być może kolejny raz będę mógł kupić to, co kupiłem w poprzednim odcinku. Tych pieniędzy znowu nie mogę wziąć. Czyli po prostu te pieniądze są tutaj zbugowane jakieś. Dobra, tutaj już nic nie ma, więc trzeba stąd po prostu wyjść. Dziękujemy za pobyt, szerokiej drogi. Daj mi to, bo może to sprzedam. A może nie. Gdzie jest tutaj mój samochód piękny? Wygląda na to, że się naprawił. Chyba, że to jedno koło jest po prostu przebite. Dzień dobry. No oczywiście. Zabieramy cię ze sobą, dziadu stary. Tutaj to wrzuć. Szyby są troszeczkę pęknięte. Ale mam nadzieję, że koła są sprawne. Nie musisz mi przypominać, przecież dobrze o tym wiem. Tego nie otwieraj. Co ty? Nie, tutaj zamknij sobie. Dobra. Na mapie trasę. Dobrze, nie musisz mi mówić. Drzwi nie chciałem otwierać. Gdzie jest mapa? Chyba mapy nie mogę wybrać. Aha, bo musiałem najpierw ręczny zaciągnąć. I co my tu mamy? 350, 280 albo 210. Ja bym może wziął to 350. 350. Bierzemy. Zawsze najdłuższe drogi. Zobaczymy sobie, co z tego wyjdzie. Chyba nie jest do końca taki sprawny. Tak jak myślałem. Pokaż mi tylko jeszcze oponki. Dobra, ta jest przebita. Jedna jest przebita, więc jedną trzeba jakoś naprawić. Trzeba zajechać na tą stację i po prostu się tym zająć. Trzeba jeszcze znaleźć sklep. Lajki. Najlepiej. Żeby po prostu kupić sobie pewne ulepszenia, bo troszeczkę tutaj pieniążków, jak widzicie, mam. Prawie że 600. Wow, ty się tak tutaj nie rozpędzaj. Popatrz, popatrz. O Jezu! To tutaj było w sumie. Więc tu możemy sobie zajechać, bo takie dzisiaj przygotowanie do podróży sobie zrobimy. Na pewno trzeba tutaj naprawić samochód. To jest jedna z tych rzeczy, która musi być sprawna, bo przecież nie będziemy się drugi raz tam męczyć. Dobra, bierz portfel. Idziemy do sklepiku, zobaczymy, czy odnowiło się zestaw do naprawy. Tylko teraz tak, ile ja bym sobie tego wziął? No może weź sobie dwa. Poczekaj, tam się nie denerwujcie, bo ja nie kradnę jeszcze nic. Brama i tak się zamknęła. Dobra, tu jest pełne. Tu bym mógł chyba sobie wpieprzyć nawet. Tylko teraz najpierw trzeba zapłacić. Bo żebym całe koło kupił. Wartość kupna 20. To jest 5. Chociaż odłóż jedno. Zaraz o wszystkim tutaj sobie pomyślimy. Trzeba by było znaleźć najpierw ten salon lajki, żeby kupić pewne tutaj rzeczy do niej. Ok, czyli najpierw tak. Trzeba to chyba podnieść. Tutaj. Podnosimy. Czekaj, teraz muszę to odkręcać. A kółeczkiem jeszcze mogę sobie tutaj ładnie manewrować. Ty, nawet nie wiedziałem. Ok, czyli trzeba koło odkręcić. Teraz można to naprawić i można to z powrotem przykręcić. O, to opuszczamy, zabieramy. To chciałeś schować. Zobacz, jak wszystko elegancko, ładnie tutaj chodzi. Tylko jeszcze zestaw naprawczy raczej mi tutaj nie wejdzie. Ale tu mam jedno zapasowe koło, które też wymaga naprawy. Więc sobie to bierzemy. Zestaw naprawczy. Weź. Aha, nie możesz aż tylu rzeczy nosić. To kładziemy, to kładziemy. Tu jeszcze jeden zestaw naprawczy sobie weźmiemy.
kurde, drogie trochę te rzeczy, ale mam nadzieję, że opłaci mi się to. W sumie portfel może iść już do samochodu, bo go nie potrzebuję. I teraz będę mógł się tutaj zająć po prostu tą naprawą. Aha, nie mogę. Poczekaj, poczekaj. Bo to trzeba wyciągnąć, tutaj zostawić. Ej, nie mogę tego naprawić, to musi być chyba założony najpierw. Na ten, na samochód. To jeśli tak, to zrobimy to w sumie w inny sposób. Zobaczcie, troszeczkę tutaj pokombinujemy. To ściągamy. To założymy. Bierzemy zestawik. Kółko naprawione. To nawet sobie możemy tutaj umieścić. I ciekawe, czy mogę to teraz w sumie dokręcić. Nie, nie mogę. Ale to na pewno muszę dokręcić. To muszę opuścić, to zabrać. I gitarka. Teraz zabieramy się za porządniejsze tutaj naprawy. To trzeba naprawdę tutaj zadbać o ten samochód. Zobaczcie, jak to wszystko wymaga tutaj naprawy. To na pewno. To na pewno. To na pewno. Dobra, jeden zestaw nam poszedł. Tutaj to trzeba naprawić. Jeden zestaw to są w sumie trzy naprawy. Dobra, to jeszcze jeden chyba kupimy. Nie, już nie ma tutaj. Nie ma tego, ale to... cewka zapłonowa to może raczej nie będzie aż tak bardzo... Akumulator naładowania. Czyli jednak akumulator też się tutaj kończy, ale dobra. W sumie, dobra, to mam zrobione. To mam pokupywane, koło zapasowe mam. Jeszcze jedno. Żeby zaraz się nie okazało, że to się tutaj psuje. Optymalna mieszanka oleju. Okej, niech tak zostanie. Tutaj jest woda. Dobra. Może być. Chyba. Mam nadzieję. Ale jeśli mi się to zepsuje gdzieś po drodze, to ja już nie wiem. Muszę sobie bagażnik dachowy w ogóle kupić, bo jeśli mi pisali, że można. I chyba 300 marek kosztuje. Więc na pewno go sobie kupię, bo będę mógł więcej tutaj przedmiotów przechowywać na nim. To muszę znaleźć ten salon tutaj jeszcze najpierw. To jest jakiś most. Ładny, piękny, elegancki. Teraz tak, nie wiem, czy w ogóle tym mostem będziemy się poruszać. No ale tak się rozpędza, tak niekoniecznie. Niekoniecznie tak dobrze się rozpędza, o, że tak powiem. Tak trochę jest taki jakby słaby. Że tak, stamtąd wracałem, to nie widziałem salonu. Albo i widziałem. Widziałem chyba. Po prostu ja tam nie potrzebowałem do niego wkraczać tak jakby. Więc ja go nie odwiedzałem. Tak, bo ja nie miałem pieniędzy. Mhm. Dokładnie tak. Z braku pieniędzy ja go przecież nie odwiedziłem. Lusterek nie włączam, bo to sobie mówiliście, że to jest tylko pożeracz FPS-ów, a tutaj raczej nie trzyma. O, jest. Jest lajka, dobra. Zaraz bagaźniczek dachowy tutaj wjedzie. Na naszą lajeczkę. Żebyś ty dojechał tutaj w całości. Jeszcze później będzie trzeba oczywiście zatankować. Światełko zielone, więc możemy spokojnie tutaj jechać. Brama zamknięta, więc tędy nie wyjedziemy. Chyba mostem będzie trzeba jechać, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, to jest taka granica. Co tam nie można przewozić? Nie wiem, ale jak póki co, to na razie nic tutaj nie przewozimy. Więc tym się nie martw. Ok, wyłączony. Żeby paliwa nie marnować. Cyk. Witam. Śmiało przejść na nasz katalog. Oczywiście, że przejrzę. I co tu mamy? Dodatki. Bagażnik dachowy. Dodaje 48 dodatkowych jednostek magazynowych plus 2 miejsca na opony. Elegancko. Cyk. To nie wiem. Zestaw narzędzi.
Kurde, nie będę miał kasy na to, bo to też 300. Zestaw narzędzi na poziomie pierwszym. Dodaję zestaw narzędzi na poziomie pierwszym pod klapę bagażnika. Ok, czyli pewnie jakieś klucze i tak dalej mogę tam schować, więc więcej miejsca będę miał w bagażniku, ale no, niestety teraz nie mogę. Akumulatory. Akumulator tylko dyszkę. Dobra, wezmę sobie. Czemu by nie? Cewki zapłonowe. Potrójne. Ej, widzę, że to nie jest aż takie w sumie tutaj drogie. Dobra, weźmy też tą największą. Filtry powietrza. No, trochę to już drogie tutaj. Zbiorniki paliwa. 334. Więc no, niestety nie. Silnik 440, tylko ej, to w sumie to nie jest aż takie tutaj drogie. Tu zbiorniki wody. Ponad 4 litry. Dobra, z tego to w sumie chyba wszystko, co mogę zamówić. Zamów. Pan zamówienie jest gotowe i czeka przed wejściem. Dziękuję ci bardzo, koleżko. Mam 222 dwie marki w zasadzie. Ok, bagażnik dachowy. Aha, w takim małym pudełeczku się to po prostu zmieściło, tak? Ok, jak mogę tego użyć? Aha, muszę przytrzymać. Ok. Ty, elegancko. Elegancko to wygląda. Pokaż mi to. Patrz na przykład to. Patrz, mogę sobie tutaj pakować. Dobra, to takie ważniejsze rzeczy niech sobie leżą po prostu tutaj. Ty, jakiś zestaw naprawczy teraz mogę wziąć sobie dodatkowy, żeby mieć. Elegancko, człowieku, elegancko. A ten mogę tutaj przytrzymywać? Nie, to musi być tutaj. I to właśnie jest ta chyba deska tutaj na tą klapę. Ale dobra, z tego się w sumie cieszę. Otwórz jeszcze to. Bo trzeba przecież zamienić tutaj nasz akumulator. Akumulator do góry, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, bardzo jestem zadowolony. Z tego, żebym to wybrał. Te ceweczki, tylko czekaj jeszcze tak. Zdemontuję. Może one na sprzedaż nawet pójdą. Ty no zobacz, jakie tutaj upgrade'y poszły. Ty, koło już mi wymaga naprawy, obydwa. Czemu te koło tak się psują? No to są drogowe. Na suchą nawierzchnię jest sucho. A się tak psują. Nie wiem, o co z tym chodzi. Tu jest wytrzymałość, tu jest jeszcze ok. No i w sumie... Drzwi zamknij, dziękujemy bardzo. Do zakupy, ściemnia się znowu. Trzeba by było chyba się wybrać do motelu, żeby się po prostu przespać. I dalej ruszyć drogę, no już troszeczkę później. Dobra, przygotowany. Mam nadzieję, że może jakoś tutaj to lepiej będzie działać teraz. Chociaż cewki to są tylko do tego, żeby tutaj ładnie nam odpaliło ten nasz bolid. Pojedź sobie tędy. Aha, bo wybrałem drogę i tak muszę granicę przekroczyć. Ale na pewno jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. A, tu jest motel, zobacz. A nie, bo ja nie do motelu. Tylko ja do tego. Na stację benzynową. Ja sobie tam teraz pokupuję te zestawy naprawcze, jeśli w ogóle jakieś będą. A jeśli nie, to sobie po prostu kupię te zestawy do naprawy opon. Bo one mi się przydadzą w podróży. O Jezu, nie szalej tak. Jeszcze zatankuję sobie oczywiście. Żeby mieć po prostu więcej tej benzynki. Tylko żeś musiał to zgasić. Ok. Otwieram maskę. 7 litrów. Więc tutaj jakieś 3 nam wejdą. Uboga mieszanka, aha, czyli po prostu jeszcze taki jakby litr zostaje na to, żeby dolać tam oleju. Czyli w sumie co tankowanie, ja już oleju niestety tutaj nie mam, więc ta pusta butelka mi nie jest potrzebna. Zamykaj to. Lecimy do sklepu. I teraz tak, kanistry. Kanistrów raczej nie potrzebuję, te do naprawy opon. Terenowe, aha, bo terenowe mogę sobie wybrać. Ja bym sobie, wiecie co? Ja bym sobie jednak wziął tutaj te. Chociaż jedną oponkę. Portfela zapomniałeś, ćwoku.
Musi się tak wracać teraz. Tutaj sobie elegancko trześniemy. Tu mam akumulator. Wartość sprzedaży 0. Więc się mi nawet nie opłaca go zabierać. On będzie taki po prostu awaryjny, chyba że mi się gdzieś skończy po prostu miejsce. To wtedy zostawię go gdzieś tam po drodze. Dobra, to zabieramy. Na nasz ładny bagażnik dachowy to zaczynamy pakować. No bo w sumie po to on jest. Patrzcie. Cyk. I cyk. Nie mogę tam wskoczyć, żeby go sobie tak zobaczyć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że on jest przezarąbisty. Drzwi zamknij, bo cię wywieje zaraz. Czekaj, co ty robisz? Co ty robisz? Cyk. Aha, najpierw to. I jedziemy. Dobra, no i w sumie podróż do tą drogą, którą się zaplanowało, już będzie w następnym odcinku. Ja ci bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ci się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj moje dwa kanały, zaobserwuj mnie na Instagramie i zapraszam cię oczywiście na naszego Discorda. Wszystkie linki masz w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.